Siemano, witajcie! Jesteśmy dzisiaj przygotowani, żeby dalej się uzbrajać. Tym razem będziemy robić zbrojkę dla nuba. Tak, dla nuba mamy ochronę 3 i niezniszczalność 3, a dodatkowo będziemy tworzyć ogromne fortyfikacje wokół Wojanowic. Zrobimy sobie taką jakby ulepszenie muru z zewnątrz, żeby nikt nas nie zaatakował z zewnątrz, wiadomo, więc dalej się zbroimy. Widziałem wasze komentarze, że nas dopingujecie do obrony, dopingujecie, piszecie: dawajcie, dawajcie, dacie radę, wierzymy w was. Wiele osób też pisało, żeby nubka faktycznie gdzieś zamknąć, żeby nam nie przeszkadzał. Nie, żeby wyrzucać z Wojanowic, ale żeby gdzieś na przykład zamknąć w jakimś obsydianowym bloku. Ale wiecie co? Dzisiaj myślę, że się z nim dogadamy i dzisiaj zrobimy to w taki sposób, pogadamy z nim, żeby gość po prostu zrozumiał, że to nie jest zabawa, że to jest prawdziwa, normalnie walka o śmierć i życie. Na śmierć i życie. Dobra, mamy już teraz trochę skórzano. O nie, już mi zabrakło levela. Więc pozwólcie, że na samym początku pójdziemy jeszcze sobie do świneczek. Mamy na szczęście ziemniaczki, a potem idziemy do Paliona i właśnie do nubka. Nubek dostanie swoją zbrojkę, a razem z Palionem, Palion już wie, że pójdziemy ulepszać nasz mur, więc wszyscy są przygotowani, wszyscy tylko czekają na jakąś, po prostu na jakąś sytuację, na coś, co się wydarzy, żeby atakować, żeby robić, żeby się bronić. O to właśnie chodzi. Dobra, więc ja tutaj zbieram sobie 7 level, potrzebuję dokładnie. Zaraz powinien tutaj nam się nabić. Wy oczywiście subskrybujcie kanał, bądźcie razem z nami, dołączajcie do teamu Wojanowic, również możecie do teamu Wojana dołączać z kozackimi rzeczami, które możecie zakupić na sklepie Wojan Shop. Wojan Team, pierwsza linia w opisie. Oczywiście macie tam naprawdę fajne rzeczy, koszulki, takie jak na przykład tutaj na sobie mam Wojan Team, i wiele więcej. Do każdego zamówienia jest również dorzucane zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem. O, takie zdjęcie. Więc słuchajcie, takie zdjęcie jest za darmo do każdego zamówienia, niezależnie od tego, jak dużo rzeczy jest w zamówieniu. Więc myślę, że warto. Dodatkowo są też na naklejki za darmo, więc wy tylko zyskujecie, robiąc zakupy na Wojan Shop. Nie dość, że macie fajne rzeczy, to jeszcze fajne gratisy. Okej, mamy 7 level, więc już mamy praktycznie całą zbrojkę nubka zrobioną. Pójdziemy do tego Paliona, może on będzie miał jeszcze jakiś levelek, to zrobimy mu ostatni właśnie hełmik. Tak, myślę, że to będzie dobre. Dobra, więc tutaj jest Palion, mam nadzieję, że u siebie gdzieś się kręci. O, patrz, coś tam robi, czekaj, coś tam na zewnątrz, widziałem go, podejdźmy. Co, sąsiedzie? Sąsiedzie! No, dzień dobry. Dzień dobry. No, w końcu, czekałem, czekałem na ciebie. Jakąś dużą głowę masz, chyba big head, dużo myślisz ostatnio, dużo myślisz, co nie? Być. No, to jest hełm. Stary, masz trochę levela? Potrzebuję levela. Dokładnie 35. Co ty tak nabijasz te levele? Się nie dziwię, że tam tyle tych świn jest. Dobra, to będę cię bardzo prosił o zrobienie mi tutaj ochronki. Ta ochronkę potrzebuje. O, i tutaj to w sumie... jest dla nuba, ale będzie nubskie, to je. No wiem, wiem, ale nubek jest za, jakby wiesz, za nubski, żeby jakoś długo mógł wytrzymać w żelaznej albo diamentowej zbrojce. Jest to po prostu za ciężka zbrojka dla niego. A masz przygotowane to, co prosiłem? I know, okej. Okay. Dobra, to co, idziemy do nubka, też musimy z nubkiem zamienić kilka słów, żeby wiesz, żeby on był poważny, bo on myślę, że on sam nie wie, co się dzieje. No, ale tak odwalał ostatnio. No, odwalał mocno, ale myślę, że jak go ogarniemy, to już będzie walczył za Wojanowice. Musimy go nastawić, że... Szpagaty walił, że to, no właśnie, takiego szpagata walną, ale spójrzcie w ogóle, o, widzowie, jaki zamek. Piękne, no, ja tutaj tego nie pokazywałem naszym widzom jeszcze, więc spójrzcie, upalione na kanale było, jak właśnie budowaliśmy mu... O, tam sobie lata. Piękny. Jakie to jest ładne, takie sweet. Nubek! 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 Siema! O, Pojan, cześć! Jesteście sami? Tak, no, oczywiście. Tak, a z kim mamy? Sprawdzałem. Patrzyliście, czy nikt nie idzie za wami? No nie, właśnie, nie, za bardzo nie, ale... Ale chyba wszystko. Nikogo nie ma na serwerze, nikogo nie ma. Co? No dobra, to to jest twój koń. Ej, twój koń, weź go, czekaj. Stary, nie bój się swojego konia, ale dobrze, że jesteś taki czujny, Nubek, szanuję to. Myślę, że od ostatniego odcinka dużo na plus jesteś, dużo na plus, Nubek. Jesteś zaprawiony w walkach już, taki przygotowany na walkę? Tak. Znaczy, jestem się poduczył trochę bić, ale... A, no to poduczymy cię, Nubek, nie ma z tym problemu. A Nubek, wiesz, co mam jeszcze dla ciebie? Mam dla ciebie mega mocną rzecz. Ej, jaką? Co? Zamknąłeś Paliona. Mam no dla tak ciebie mega mocną rzecz. Nie przejdzie. Może teraz, wiesz co, w sumie chodźmy właśnie tutaj, bo nie chcę ci dawać, tak wiesz, na widoku jeszcze ktoś zobaczy właśnie, co tutaj jest grane. Słuchaj, proszę, proszę. Najlepiej załóż to od razu z bomby. No. Ale się świeci. No to jest zbrojka idealna na twoją wagę. Najwygodniejsze ubranie. Tak, będziesz mógł ją w ogóle założyć i nie będzie cię jakoś mega mocno obciążała, co nie? Nie tak jak żelazna zbrojka i diamentowa. Dobrze, nie, nie, źle. Co ty robisz? Oj, sorry, nie ten przycisk. Ja, trzeba jeszcze dużo nauczyć nuba, ale dobrze jest, ma dobrą jakby, dobrze myśli. O, stary, jak ty wyglądasz!
Jasne, jasne. Się świeci, jak... Ja się bardziej się nie stytoj. No, on jest naprawdę teraz ultra prosem. Spójrzcie sami widzowie, jak wygląda. No ej, czekaj, chcę coś zobaczyć. Chcę coś testować. Dawaj, przetestuj, no, dawaj. A, czy dobra. Upadek dostaniesz jakiś duży? Już no. To widzę. O nie. No dawaj, skacz. Nie, nie tak wysoko. Już starczy, Nubek. Nie mam, zdroje mam. Nubek, starczy. Nubek. Będzie git. O nie. Oh boy. Ej! Żyje! Wow! Wow! Easy. Co? Przeżył! Easy, easy. Jak to? Ej, dobra, jeszcze Nubek! Łuku. Wiesz, że on jeszcze z dobrego łuku dostał. No, ile ci zostało HP, Nubek? Nubek. Wszystkie. Nie. Ale nie, powiedz mi, dwa bo ja. Chyba było. Dwa! O, to na styk. Chcesz jedzonka? Trzymaj jedzonka. Trzymaj jedzonka. Zjedz sobie. Dziękuję. I powiedz, jak ci się odrodzi, to wtedy przetestujemy Nubek, cię patrz, mieczem. Walniemy cię. No, dobra, dobra. Ej, ale dziękuję za takie. Ho, ho, kolejne dary. I właśnie, Nubek, trzymaj też to, kamienne cegły i chodźcie, zaczynamy. Kamienne megły. Kamienne megły, tak. Kamienne megły. Idziemy, widzowie, musimy szybciutko nasz mur na od zewnątrz. Idziemy na santy. Na santy? Co to znaczy? Na sanki może, co? Na santy. Dawajcie na przed Wojanowice i tam będziemy musieli nasz mur rozbudowywać jeszcze bardziej, bo to jest za mało to, co na obecną chwilę. Co to jest wyjazd debinu? To ja Nubek napisał. Ale to temu gościowi to napisałeś? Tak. Dobra. Plan jest taki, żeby trzy poziomy wzmocnić tutaj. Nubek, trzy co ty poziomy robisz? W górę. Nie, Nubek, nie, to też musi być jakiś ładny, nie? Ale dobrze, nie, no kminisz dobrze, ale musi być trzy poziomy do góry. Liczy po prostu się jakość, nie ilość. W sumie to, no jeżeli tak, to byś musiał bardziej się wysilić troszeczkę. To liczy się jakość, nie ilość. Dobra, Nubek, no dobrze, dobrze. Trzy poziomy tak mniej więcej do góry, tak żeby troszeczkę to drewienko wystawało, to będzie wtedy ja jeszcze co. Ładniej. Patrz, zabiorę tego kaktusa i naokoło. Dobry pomysł. Żeby flyer nie miał wstępu. Nubek, widzę, ofensywnie. Dobrze, podoba mi się to. Podoba mi się, no. Dobra, cyk. Jak to właściwie wygląda? Dobrze wygląda? A co tam jest? Piczko. Ale nie całe, bo kto tak obudował to całe? To nie wygląda to dobrze. A, Nubek, no. No dobra, jak nie wygląda to dobrze, to trzeba też zachować tutaj, wiesz, zachować wygląd Wojanowic, żeby to dobrze wyglądało. Na miniaturkach. Estetykę, esmenykę. Esmenykę, tak, właśnie, esmenykę trzeba. To musi dobrze na miniaturkach wyglądać, Nubek, co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, że to jest byle co? Ale nie, miniaturki same się ustawiają, widziałem sam. Co? Co? Jak się ustawiają same? Jak same się ustawiają? No można wybrać sobie trzy miniaturki, Max. Co? A, no tak! A, o to chodzi, ja nie wiem. No, ja już tak rozumiem. Robię, a wy? No jasne, że też tak robimy, no stary. Każdy duży no youtuber tak robi, każdy duży youtuber. Super, a to dobra, chyba ładnie. To chyba źle zrobiłem, dobra. Mam pomysł, patrz. Co? Czekaj. Patrz, co ty znowu robisz? Jakby nie było w ogóle tutaj wejścia, tak daleka to wygląda, patrz. Dobra, zostawmy to, Nubek. Pięknie, nie? Pięknie, naprawdę, nie widziałem nigdy lepszej rzeczy, co? Moje oczy przed chwilą zobaczyły piękną rzecz. Serio, Nubek. A, się cieszę. Się zaśmiał. Tak. Śmieszny, Nubek. Dobra. Lecę tutaj w takim razie dalej zabudowywać. A ty, Nubek, kładź po prostu trzy poziomy mniej więcej cegieł przy tym drewnie. Nie, ja stoję na falcie. A masz te cegły w ogóle? To zużyj je albo daj. No musisz trochę też pomagać, Nubek, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi, nie? Nie, no wiesz o co chodzi, ostatnio mówiliśmy o tym, mówiliśmy i wszystko jest git, dobra. Tutaj dobrze to wygląda. Okej, okay, tutaj Nubek kmini, ale nie, tylko jeden poziom, nie tak naokoło, to wystarczy tylko jeden, jest git. Chciałbym ja tak przywalić, tak żeby to grubsze było. Dobra, pyk. Ej, okay. chodź, to nadal jest. Gdzie? Co tu jest? Oho! Dobra, tego nie, tego tak, o, zabudujmy. Nie zabudowujmy tego, będzie śmiesznie, zobaczymy. A co to jest? Wiesz co, jakiś debilny kot tam stanął, totalny debil. Totalny debil kot. Kot to, ten kot to debil. No tak, takie, co, jakby to była rzecz, co to jest? Co to jest, no. Dobra, tak. Tutaj jest dobrze. O, robi się ciemno akurat. No akurat jak jest ciemno, to może być bardziej niebezpiecznie, więc oczywiście uważajcie wszędzie naokoło, uważajcie. A spójrzmy, jak to właściwie od z daleka wygląda. Nie no, jak totalne fortyfikacje!
Bo janowice są jeszcze klimat. Bardziej uzbrojone dzięki klimat, temu. Klimat, klimacik jest. A ta skrzynia co? Totalny syf tutaj jest. Nie mogę z tego kota. Nie, dobra. Dobrze, dobrze, no budujemy to w ten sposób, super. Dobrze robię. Zarąbiliście nubek, lepiej być nie mogło, wiesz co to ja, o. Ja mam pomysł, ja zniszczę ten tutaj parkour, bo on troszeczkę może tutaj przeszkadzać nam w jakichś widokach. Wiesz o co chodzi, mordeczko, wiesz o co chodzi. Cyk. Aaaa! No i fajnie, nie jestem w stanie przejść tego parkoura. Chcesz go rozwalić? Nie, nie, no, znaczy tak, tak, chcę go rozwalić, no. Ej, ej, a może pójdziemy w te miejsce zobaczyć, gdzie jest ten Squid Game? Squid... Ej, właśnie, widzowie pisali mi, że tak samo było, jak było, jak wróciliśmy ze Squid Game. I to prawda, teraz sobie przypomniałem właśnie. A idziemy zobaczyć, co tam ale patrz, jak widzowie pamiętają, to jest niesamowite. No, no, ale gdzie to było? To było tam, gdzie kiedyś była tajna baza ON, co nie? Tak, 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 tak. To jest dobry plan, żeby tam pójść i sprawdzić, czy tam czasem nie znajduje się jakaś tajna rzecz. Więc zaraz tam pójdziemy, tylko to dokończę tutaj niszczenie tego. I powinno być git, okej, cyk. I jeszcze tutaj cyk, ale nikogo nie ma na serwerze, nie. To trzeba sprawdzać co chwilę, czy nikogo nie ma na serwerze. Dobra, ja już prawie to skończyłem. Mogę tak oddać, patrz, zobacz trafić. Kids game. Nie, nie, bo wiesz co by to zrobiło, to by mogło zniszczyć nasz w ogóle cały mur. I byśmy ten mur wtedy do końca? Wiesz co, to dokończymy później. Chodźmy na początku sprawdzić, bo faktycznie tam może być jakiś ślad. Chciałbym to od razu sprawdzić. Ślad, gdzie było to Squid Game przejście, nie? Portal w tamtym miejscu. Squid Game. Squid Game, Squid Game. Więc chodźmy. No back, Squid Game. No back, Squid Game. Skin Game. Skin Game. Gramy w Skin Game. Fajnie, fajnie, naprawdę, dobra. No, to w takim razie widzowie, fajnie, że jesteście po naszej stronie. Jest takie, naprawdę jest mega mocna, mocne wsparcie od was. I to doceniamy, szanujemy. Widzimy, dziękujemy. Że też jesteście no, zestresowani tym, co się dzieje. Ale spokojnie, my nad wszystkim będziemy panować. My tutaj obronimy Bojanowice. Pojan, patrz. Co? Co? O! O! I... Dawaj, próbuj, próbuj. Dajesz, dajesz, no. O! Ja! Czekaj. Podpalił się. Nice! Nowek zabił! Łatwo! Zombiaka. Łatwo, dobrze, dokładnie, łatwo. Okej. O, stary, patrz! Tutaj jest jeszcze ta twarz. Z tego. O, no. Pamiętacie? No. Ale zobacz. To już było dawno normalne. Tak, jaki to czas temu. Dobra, jesteście gotowi? Sprawdzamy. Uwaga. Dobra, nie ma tu żadnego znaku, słuchaj. Portal jest rozwalony tak samo jak był, co nie? Ja myślałem, że tutaj będzie właśnie portal otwarty, to by miało wtedy sens. A tu nie ma żadnego w ogóle portalu. To jest ale ta osoba już była jakby ten... Jakby a, no, ona była... Także... Ej! No jest, no stop. A co jeżeli ze Squid Game ją wypuściliśmy i będziemy musieli znowu wejść do Squid Game, żeby jakby, wiesz, otworzyć portal i ją tam z powrotem wpuścić? Nie. Ja tam no, nie to chcę będzie trzeba zamknąć. No, to jest jakiś plan. Na razie to w ogóle wiesz. Byśmy musieli znaleźć tą osobę, tak naprawdę. No, byśmy się musieli dowiedzieć, co to jest za osoba. Nie no, chyba nic nie ma, nie? Wracamy. Jakby coś było, to byśmy zauważyli, albo widzowie nam najwyżej napiszą. Tam jest coś ukryte, jeszcze sprawdzę. Nowe grozy. A, nie, to jest po prostu wyjście, dobra. Dobra, dobra, to też się stąd wydostaję w takim razie. Dobra, bo ja nie mam nic, dobrze. Co, nie masz nic? Kifola nie mam, żeby. A, no tak, dobrze, dobrze. Opa, kolejny zombiak, dawaj go! Ja! Ale musisz wolno bić. O, pięknie, pięknie. Serio? Rubega, tak... powiedz Robol. Robol? Czemu? Robol. Ty, ale czemu miał powiedzieć Robol? A powiedz kaktus, Nubek. MacBook. MacBook! Ale dał! Ale dał MacBooka. Nieźle. MacBook. No to świetnie, brawo, Nubek. Dobra, wracamy. Tam jeszcze można dokończyć ten wieżowiec w sumie. Nie. Ej! Ej! Co się stało? Co się dzieje? Czy to mi się render distance zepsuł, czy to wydarzyło się to, co się wydarzyło? Ej, co się dzieje? Co się dzieje z twoim budynkiem? Ja widzę twoją głowę tylko. Znika ci głowa. Ej, nie widzę nic już, stary, nic nie widzę. Co jest? Ej, który budynek? Nie, to jest to samo. No, Bojana. To jest to samo, co było. Dobra, czekajcie, idziemy to sprawdzić, idziemy to sprawdzić. Nie, no widzowie! Mój wieżowiec zniknął! Mój wieżowiec zniknął! Ale, no to... ale to na... widziałeś na naszych oczach teraz? No tak samo jak wtedy, no. Widziałem, dosłownie... Ej, o Boże. Nie ma nikogo. Patrz, co tam jest, coś jest tam. Ej, on zostawił informację, no.
Kolejną. Nie, no to jest porąbane, Nubek, widzisz, nie jesteś sam. Teraz mi też zniszczył, ale taki duży wieżowiec w sekundę zniknął. Ja nie mogę. Haker sobie nie wiem. Ja mam nadzieję, że to będzie się dało jakoś przywrócić, przecież ile my tu budowaliśmy. No właśnie, no ej, no serio, teraz się przestraszyłem, widzowie. Dobra, przeczytajmy, co tutaj jest napisane. O, to jest odwrotnie w ogóle. Widzę wszystko, co robicie. Daję wam ostatnie 2 dni na opuszczenie wioski. Ja, ale to są groźby. To są ewidentnie groźby, ale wiesz, co mnie jeszcze bardziej jakby właśnie martwi? Chodź tu, chodź tu! Nie ma nikogo na serwerze. Płaskie. No, one będą znikać, w ogóle zobacz jak to, jak pusto jest bez tego wieżowca, no stary, no zobacz sobie. Ja nie mogę i to w ogóle inaczej, Wojanowice inaczej wyglądają teraz, nie? Nie mogę na to patrzeć. Ej, a mój domek? Twój domek jest chyba, nie? Jest. Jest, jest. Na pewno? Jest, widzę, no. Nie, no załamałem się, widzowie, w tym momencie. Załamałem się. Jest jakaś jeszcze informacja? Nie, no spójrzcie, jak widzowie wyglądają Wojanowice bez mojego wieżowca. I bez wieżowca Nutka. Co? Bojan, nie stresuj się, ja teraz mi też usunęli. No ale no, stary, no nie może. Zostałem ja, tak? Zostałem ja. I Kati, zobacz, Kati też tutaj ma wieżowiec, nie? Ej, co się wydarzy, kiedy wszystkie wieżowce znikną? Wojanowice będą takie puste. Ale to oznacza, że on ewidentnie chce... Dobra, musimy oświetlić tutaj wszystko, bo z tego co widzę, to respią już się moby. A nie chcemy, żeby jeszcze moby nam zniszczyły wioskę jeszcze bardziej. Ale byłaby lipa. No, ale wiesz co mnie najbardziej właśnie martwi? Że nawet gdybyśmy pokonali tego lamusa, to kto odbuduje to wszystko? To on na pewno nie zgodzi się, żeby nam to odbudować. Jezu, nie wyobrażam sobie budować znowu tego budynku. No. To ksywo odbuduje. I na pewno byśmy nie odbudowali tego tak samo jak teraz, nie? Byłoby to na pewno gorsze. Pamiętasz, Palion, jak to budowaliśmy? Ile to... No, nie wiem. No pewnie, że pamiętam, dlatego mówię, że tak mnie to boli, że tego nie ma. To jest niemożliwe, widzowie, żeby to odbudować. Ten, wiesz, ten dirtowy wieżowiec to był prosty do zbudowania. Tak. To... Ej. To było mega trudne. Ale nie, no ja... Ja nie wiem, jeżeli macie... Nie, ale widzowie, może oni mają jakiś pomysł na to, jak to odbudować szybciej. Nie wiem, macie jakiś pomysł, jak odbudować szybciej wieżowiec, żeby to zadziałało? I ja się martwię... Podejdźmy bliżej do twojego wieżowca, bo ja... Mi się wydaje, że on chce ciebie zniszczyć też. Mi się wydaje, że każdego chce zniszczyć, nie tylko ciebie, Nubek, naprawdę. Mi się wydaje, że wszystkich. Nie no, Paliona wieżowiec stoi. No bo jak ja podchodziłem do Wojanowic i jak byłem po prostu bliżej, tak. No, znikał. Właśnie, znikał. A tutaj wszystko stoi, więc jest z waszymi wieżowcami na szczęście wszystko git. No widzowie, na obecną chwilę nie ma mojego wieżowca od teraz i wieżowca Nubka. Tutaj dalej jest ta sama informacja, która była wcześniej. Niestety, widzowie, no. Ale lipa. Lipa fest. Palion, mamy, ale przynajmniej mamy jeszcze 2 dni na przygotowanie się do walki. Musimy jeszcze bardziej się przygotowywać. I to daje mi jeszcze większą motywację, żeby walnąć tego normalnie lamusa. Ja chcę go zobaczyć, błagam, chcę go zobaczyć. No właśnie, ani razu go nie widzieliśmy nigdzie, nawet przez chwilę. Nawet na, tutaj na tabie jak klikamy nie było go, więc... Nawet, nie wiem, nawet Herobrine tak nie szkodzi, to już jest tak. Przesada. Ani Herobrine, ani on nie wyrządzali takiej krzywdy jak obecny haker. I mi się wydaje, że to będzie nasze najmocniejsze, najtrudniejsze starcie, widzowie. Subskrybujcie kanał, żeby być z nami na bieżąco. Piszcie, no wspomagajcie nas, widzę, że jesteście po naszej stronie, więc bardzo nas to dopinguje. No i dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że jutrzejszy dzień troszeczkę nam chociaż wyjaśni, co się wydarzy i mam nadzieję, że dowiemy się, jak jakoś odbudować te wieżowce szybciej. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.